drogie, umiłowane, ukochane kandydatki na księżniczki, drogie umiłowane, ukochane kandydatki na kobiety, drogie umiłowane, ukochane niewiasty, które chcą być podziwiane, kochane, szanowane przez swoich samców. Chcę wam przekazać w dniu dzisiejszym bardzo ważną wiadomość, że na przykład, żebyście to zrozumiały, kierowca autobusu jest odpowiedzialny nie tylko za swoje życie, ale za życie swoich pasażerów. Kierowca samochodu osobowego jest też odpowiedzialny nie tylko za swoje życie, ale za życie pasażerów. I podobnie, droga umiłowana kobieto, ty jako gospodyni domowa, to nie znaczy kura domowa, tylko gospodyni domowa, jesteś odpowiedzialna za życie swojego faceta i swojego potomstwa, ponieważ oni, w zależności od tego, co jedzą, będą tak się rozwijać, w zależności od tego, co piją, tak będą żyli, kochana. Droga, kochana, umiłowana, ja wiem, ja ten temat już kiedyś poruszyłem, natomiast chcę ci powiedzieć, że ten temat wymaga rozszerzenia, bo niech ci się nie wydaje, że ty jesteś odpowiedzialna tylko za to, żeby on przeżył. Że mu, jak nie dasz mu trucizny, to będzie wszystko w porządku. Kochana, ważne, żeby twój samiec pod wpływem tego, czym go karmisz, żeby się rozwijał. I tu ja wiem, że to jest bardzo trudne do tego, żeby to przyjąć i się nie zdenerwować, bo wy oczywiście wszystkie dobrze wiecie, czym się faceta karmi. Natomiast chcę wam powiedzieć, drogie, ukochane, umiłowane, cudowne kandydatki na księżniczki, na kobiety, chcę wam powiedzieć, że bardzo ważne jest, dużo ważniejsze od tego, co mu kładziesz na talerz, jest dużo ważniejsze, jaką strawę duchową mu dasz, czyli w jaki sposób delikatnie popchniesz go paluszkiem w kierunku, w którym ma się on rozwijać. Nie zwijać, tylko rozwijać. On z tego prostaka, wyrwanego spośród swoich kolegów, ma się stać księciem z bajki, bo jak się nie stanie księciem z bajki, to ty też nigdy nie poczujesz się księżniczką. I dlatego zadbaj o swojego faceta, nie tylko o jego paznokcie, nie tylko o jego fryzurę, nie tylko o jego koszulę, ale również o sposób, w jaki patrzy na ciebie, jak się uśmiecha i jak się odzywa. Jak jest trzeźwy, oczywiście, jak jest trzeźwy.